Dobrze jest być człowiekiem wesołym, radosnym, ale kiedy przychodzi podejmować działania, podejmować czyny, podejmować aktywność, to nasze czyny powinny być istotne, ważne, właśnie, powinny być brzemienne w owoce, czyli powinny ważyć jakościowo. Król Baltazar lubił się dobrze bawić. Co więcej, potrafił profanować naczynia i kielichy, które zostały skradzione ze świątyni jerozolimskiej, czyli potrafił także przekraczać przykazania Boże. I potem został zważony i okazało się, że jest zbyt lekki, żeby znaleźć uznanie w oczach Pana Boga. Życie radosne powinno być, ale również życie powinno być pełne takiego decydowania się na życie na 100%, z dużą mocą, z dużą siłą. To będzie pobłogosławione i nie będzie przez Pana Boga zlekceważone.